Pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni dzień tygodnia pracy. Jesteśmy przed weekendem. Dzisiaj Pan Jezus pyta apostołów, za kogo mnie uważacie? I Piotr odpowiada, za Mesjasza Bożego. Bardzo lubię to pytanie i lubię do niego wracać, dlatego że gdy odejdziemy od teologii, a wejdziemy do serca, do naszego serca, to pytanie jest zawsze aktualne i będzie zawsze inne. To tak jak w małżeństwie zapyta żona męża, kim jestem dla ciebie? To ta odpowiedź każdego tygodnia może być inna. Jednego dnia ci mąż powie, że jesteś dla mnie wszystkim, innego, że skarbem, trzeciego, że mnie ochraniasz, potem, że jesteś najlepszym przyjaciółką moją. I to się będzie zmieniało. W zależności od wydarzeń, które były, od tego, co się stało, od ilości rozmów i tak dalej. I podobnie jest z Jezusem. Jeżeli mamy żywą wiarę, żywą relację z Jezusem, to kim dla nas jest Pan Jezus, będzie się zmieniało. Bo gdzieś upadliśmy, bo była ważna spowiedź, bo nas przed czym Pan Bóg ochronił, bo w jakiejś rozmowie nam bardzo pomógł, bo wysłuchał jakiejś prośby bardzo konkretnej. I to się wiąże, że inaczej powiemy, kim dla mnie jest Jezus. Raz powiemy, że jest najlepszym przyjacielem, innym razem, że jest wypełnieniem mojej pustki. Ktoś powie, że jest tym, który daje mi siłę do życia, a innym razem, że jest nadzieją we mnie. Kim dla ciebie dzisiaj jest Jezus? Dzisiaj, teraz, w tym momencie, piątek, kim dla ciebie jest Jezus? Zachęcam, żebyśmy w taki sposób się na chwilkę zatrzymali, posłuchali serca i mogli to wyznać Jezusowi, tak jak święty Piotr w Ewangelii, żebyśmy powiedzieli, Panie Jezu, jesteś moim, jesteś dla mnie, dzisiaj ciebie tak przeżywam. Jeżeli możesz to, jeżeli jesteś w stanie powiedzieć, dzisiaj tak jest, to znaczy, że masz żywą relację z Jezusem. A jeżeli widzisz, że nie potrafię powiedzieć, kim dla mnie dzisiaj jest Jezus, On jest moim Mesjaszem. To też jest poprawnie, ale pytanie, czy dzisiaj jesteś w jedności z Jezusem, czy dzisiaj jesteś z Nim w takiej relacji, że ona jest dzisiaj nazywalna, świeża. Tak jak może mąż o żonie, czy żona o mężu powiedzieć. Kim dla ciebie jest Jezus? Dajmy sobie chwilę, żeby się na tym zatrzymać. A ja każdemu z was z serca błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie cudowny dzień. Dzisiaj wieczorem o 19:00 na kanale Mocni w Duchu Live będzie uwielbieniowa Łódź Ratunkowa, spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży. Zachęcam, zapraszam do obejrzenia. A w niedzielę wieczorem od 17:00 msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Możemy się włączyć w tę modlitwę.